Dzień dobry, witajcie. Macie pieska albo macie kotka? Wiecie, że zwierzęta mogą posiadać, mogą przenosić także pasożyty. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy na przykład te pasożyty zwierzęce od psów i kotów mogą zarażać ludzi. Bo istnieje czasami taka opinia wśród niektórych, że każdy gatunek ma swojego pasożyta, który atakuje tylko dany gatunek. Na przykład słyszałem kiedyś, że pasożyt od kota czy psa nie zagraża człowiekowi, bo kot czy pies mają swoje pasożyty. Otóż nie jest to prawda. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Możemy zarazić się oczywiście niektórymi pasożytami od zwierząt, czyli transmisja zwierzę-człowiek jest możliwa. Oczywiście zwierzęta mogą zarażać się między sobą, czyli transmisja zwierzę-zwierzę też jest możliwa. Natomiast, co ciekawe, czasami ludzie mogą też zarażać zwierzęta, czyli też są pasożyty, w przypadku których transmisja człowiek-zwierzę jest możliwa i takim pasożytem, gdzie te wszystkie transmisje są możliwe, jest na przykład Giardia lamblia, czyli Lamblia intestinalis. Jeżeli ktoś miał kiedyś lambliozę, no to wie, jakie tutaj są objawy. Najczęściej dotyczą przewodu pokarmowego, mogą to być biegunki o takim cuchnącym, żółtawym, zielonkawym zabarwieniu, dolegliwości dyspeptyczne, bóle brzucha i niestety Giardia lamblia może przenosić się ze zwierząt na człowieka. Natomiast inne pasożyty, może wymienię tutaj te pasożyty, które faktycznie mogą atakować zwierzęta i które mogą zagrażać człowiekowi w pewnych warunkach. To jest po pierwsze Giardia lamblia, Toxocara catis, Toxocara canis. To jest także, czyli po prostu glista psia i glista kocia. To są również tutaj na przykład Ankylostoma caninum, czyli tęgoryjec psi, ale także niektóre tasiemce. Dipilidium caninum, tak, czyli tasiemiec psi, ale no niestety także Echinococcus granulosus, czyli tasiemiec bąblowcowy. Ale jeśli chodzi o te pasożyty, to największe znaczenie epidemiologiczne ma przede wszystkim Toxocara cati i Toxocara canis, czyli glista psia i glista kocia. Przede wszystkim jednak Toxocara canis, czyli glista psia. W mniejszym stopniu ta Giardia lamblia, natomiast pozostałe pasożyty już wyjątkowo, wyjątkowo rzadko. Moi drodzy, jaki jest problem z tą glistą psią? Otóż zarażenie się człowieka, człowiek nie jest dla glisty psiej takim typowym żywicielem, tak? A więc jest takim żywicielem przypadkowym. I w przypadku pasożytów, które trafiają na żywicielów przypadkowych, czasami takich nietypowych, może dochodzić do tego, że rozwój tych pasożytów nie może zostać dokończony w tym organizmie albo nie przebiega w sposób typowy. I tak jest u człowieka. U psa na przykład ta glista osiąga całkowitą dojrzałość płciową, tak, w jelitach, może wydalać jaja. Natomiast u człowieka nie. Przyjmuje postać takiej larwy, mówi się larwy trzewnej wędrującej. Człowiek stanowi takie ślepe ogniwo dla tej glisty psiej, że ona nie może dostać się do jelita i tam osiągnąć dorosłości, wydalać jaja i tak dalej. W związku z tym te larwy zagnieżdżają się w różnych narządach. Mogą w wątrobie, mogą w płucach, mogą niestety w oku, mogą niestety w mózgu. Tam się otorbiają, a w zasadzie, tak mówiąc bardziej fachowo, w miejscu, gdzie te larwy się zasiedlą wskutek działania układu immunologicznego, dochodzi do powstawania ziarniniaków. Oczywiście we krwi pojawiają się często zmiany. Pojawia się na przykład leukocytoza, pojawia się na przykład eozinofilia, czyli wzrost tak zwanych granulocytów kwasochłonnych, ale to są objawy niecharakterystyczne akurat dla tej choroby. To znaczy one mogą występować w różnych chorobach i na przykład eozinofilia często nasuwa podejrzenie jakiejś robaczycy, natomiast nie jest typowa tylko dla tej toksokarozy. No i oczywiście powiększenie wątroby, śledziony, nudności, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia wzroku, zaburzenia neurologiczne, kaszel, objawy alergiczne, astmatyczne, w zależności gdzie te larwy się zasiedlą. Problem polega tutaj na tym, że wielu ludzi chce się odrobaczać. I argumentują to tym, że skoro mają psy i zwierzęta w domu, no to powinni się także odrobaczać, bo jest wysokie ryzyko, że od tego psa czy kota również te pasożyty złapali. Są komentarze
komentarze, że odrobaczamy naszych pupilów, a sami siebie nie odrobaczamy. Otóż chcę was tutaj uświadomić, że leki przeciwpasożytnicze, które są podawane doustnie w przypadku zarażenia robakami obłymi, czyli obleńcami, w tym przypadku Toxocara canis jest takim robakiem obłym, obleńcem, tak jak mebendazol, prazykwantel, albendazol, lewamizol i tak dalej, one działają najczęściej w świetle jelita, ich wchłanianie jest stosunkowo słabe. I dlatego, jeżeli ktoś sobie przeprowadzi taką kurację, jak na owsiki, że na przykład jednorazowo zastosuje taki lek albo przez 1, 2 czy nawet 3 dni, to mu nic nie da w przypadku toksokarozy, czyli tej glisty psiej, którą się zaraził od swojego psa. Bo tutaj, żeby wybić te larwy, które są poza jelitem, to ten lek musi się wchłonąć. A ponieważ wchłanianie tych leków jest bardzo słabe, to ten lek trzeba podawać wielokrotnie i taka terapia trwa długo, czasami tygodniami, a czasami nawet musi być powtarzana i całkowity czas terapii nawet jest miesiącami. Więc nie ma możliwości, żebyśmy się na przykład profilaktycznie odrobaczali, żebyśmy nie zachorowali na Toxocara cati czy Toxocara canis, czyli nie złapali tej glisty psiej czy glisty ludzkiej. Nie ma takiej możliwości. Ten lek będzie po prostu tutaj w takim przypadku nieskuteczny. To co należy robić i o czym należy pamiętać? Moi drodzy, aż od 10 do 60% piaskownic w Polsce jest zanieczyszczone jajami właśnie glisty psiej głównie, albo też kociej. Mówi się o wymianie piasku, ale to jest zdecydowanie za mało. Oczywiście uniemożliwianie, żeby psy czy koty tam wchodziły, to okej, ale ja generalnie jestem przeciwnikiem piaskownic. Ja nie wypuściłbym swojego dziecka do piaskownicy. Generalnie dzieci biorą wszystko do buzi, biorą ręce do buzi. Już w ogóle karygodne jest, jeżeli matka gdzieś w piaskownicy karmi to dziecko, podając mu kromkę chleba, tak jakby nie mogli poczekać, aż wrócą do domu, gdyż ryzyko zarażenia się przy takiej prewalencji od 10 do 60% jest tutaj bardzo duże. To nie jest problem marginalny, bo przeciwciała w klasie IgG oraz IgM przeciwko Toxocara canis wykrywa się u 30% ludzi, czyli prawie u trzeciej osoby, co trzecia osoba zjadła jaja glisty psiej, prawda? Czyli to nie jest, moi drodzy, problem tylko i wyłącznie marginalny. Oczywiście nie u wszystkich te objawy wystąpią. Czasami może być to przebieg bezobjawowy i organizm sam zwalczy. Ale w niektórych przypadkach te larwy mogą wyrządzić szkodę, doprowadzając na przykład do ślepoty, a gdy zalęgną się w mózgu, to chyba nie mogę. Czy znajdą się w mózgu, to chyba nie mogę. Nie trzeba wam uświadamiać, jakie to może mieć konsekwencje neurologiczne. Moi drodzy, i w związku z taką sytuacją nie powinniśmy profilaktycznie się odrobaczać. Co powinniśmy robić? Po pierwsze, profilaktycznie odrobaczać zwierzęta, czyli psy i koty, i dbać o to, żeby te koty i psy, zwłaszcza jeżeli mieszkają z nami w domu, były odrobaczane regularnie, bo u tych zwierząt podanie jednej tabletki, czy tam tak jak zaleci weterynarz, będzie skuteczne, bo u tych zwierząt dorosłe postaci płciowe, tak, rozmnażające się płciowo, glisty psiej, glisty kociej, one znajdują się w jelicie, tam gdzie ten lek działa, gdzie osiąga największe stężenie i to leczenie jest najskuteczniejsze. Więc u psów i kotów to leczenie krótkotrwałe czy profilaktyczne będzie skuteczne, u człowieka nie. Dlatego, że tak jak wspomniałem, że dla człowieka jest to pasożyt, który stanowi ślepe ogniwo i nie może osiągnąć dojrzałości płciowej. Nigdy nie trafi do jelita. I moi drodzy, badanie kału w tym przypadku będzie bez sensu, ponieważ nic nie wykryje. Skoro pasożyta nie ma w jelitach, tylko jest na przykład w wątrobie, w płucach, czy chociażby w gałce oocznej, nie będą wydalane jaja tego pasożyta w kale, czyli posiew kału będzie zupełnie ujemny. Nie można wykryć w kale jaj Toxocara canis w kale człowieka, tak? U psa owszem. Jedna ciekawostka, ta kupa, którą zrobi pies, ona nie jest zaraźliwa. Nawet jak tam jest pełno jaj. Dlatego, że jaja muszą spędzić nawet 2-3 tygodnie w takim środowisku zewnętrznym, w sprzyjających warunkach, gdzie larwa musi przejść odpowiednie stadia rozwojowe w tych jajach. Musi osiągnąć stadium L2, co najmniej L2, w sprzyjających warunkach L3, żeby zarażać. Czyli takie jaja po zrobieniu kupy przez psa muszą w tej kupie czy gdzieś w środowisku, w glebie, w piaskownicy leżeć sobie przez 2-3 tygodnie, gdzieś tam w ciepłych warunkach. Gdy larwa się w nich rozwinie, to już spokojnie może dalej leżakować i czekać na swojego żywiciela. Ale gdy pies zrobi od razu kupę, to my się tymi jajami nie zarazimy. Więc generalnie, moi drodzy,
Tak naprawdę największe zagrożenie nie stanowi dla nas ten pies, ale brudne ręce, które przychodzimy gdzieś z dworu, z ziemi, którymi dotykaliśmy ziemię, piasek, brudne, nieumyte warzywa i owoce, dlatego że ta gleba, ten piasek, prawda, tam już mogą znajdować się jaja w tym stadium, zawierające stadium rozwojowe glisty psiej, L2 czy L3, która jest dla nas zakaźna. Po drugie, pies i kot, jeżeli jest niemyty, tak? Czyli nie myjemy go, to te jaja przyczepione gdzieś do sierści też przez kilka czy kilkanaście dni mogą przejść w ten stadium rozwojowe, które zakaźne będzie dla człowieka. Więc drugi sposób, żeby się uchronić, w zasadzie trzeba te wszystkie sposoby wdrażać jednocześnie, to jest mycie, mycie naszych pupilów, tak? Mycie psów, kotów, kąpiel i tak dalej. Czyli po pierwsze ich odrobaczanie, po drugie regularne mycie. Po trzecie, tak jak wspomniałem, mycie rąk. Po czwarte, mycie owoców i warzyw. Po piąte, niedopuszczanie dzieci do piaskownic. Tak? Albo jeżeli już to robimy, to przynajmniej takie, które są chronione przed dostępem dla psów i kotów. Nie karmienie dzieci w piaskownicach. Tak? I moi drodzy, to są takie czynniki, które naprawdę mogą nas uchronić przed tym zarażeniem. Natomiast profilaktyczne odrobaczanie, bo się zarazimy glistą psią czy kocią, u człowieka nie ma w tym przypadku, tak jak powiedziałem, sensu. Moi drodzy, czyli podsumowując ten film. Jest pasożyt Toxocara canis, który powoduje u człowieka toksokarozę. Niestety ta choroba wymaga często długotrwałego leczenia w poradniach często specjalistycznych, pod nadzorem różnych specjalistów, zwłaszcza jeżeli dojdzie na przykład do osiedlenia się larw w oku, to pod nadzorem okulisty. Leki takie przyjmowane profilaktycznie nie zadziałają. Natomiast profilaktyka, która jest skuteczna, to nie odrobaczanie nas, ale odrobaczanie psów, kotów, mycie psów, kotów, mycie rąk, jeszcze raz to powtarzam, mycie owoców, warzyw, niedopuszczanie dzieci do piaskownic oraz sprawianie, by te dzieci nie jadły nic w tych piaskownicach, uczenie ich dobrych nawyków od samego początku, czyli tego, żeby nie brały rąk do buzi, wybieranie takich piaskownic, które są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed psami i kotami. Moi drodzy, to już, tak już a propos pasożytów, no to kiedyś byłem w sklepie i widzieliście te takie długie ogórki szklarniowe jakieś, one są jakoś tak zawinięte w folii, tak? Myślałem, że to może być jakaś ochrona przed pasożytami, czy przed czymś, czy przed zepsuciem, ale nie. Wiecie, dlaczego te ogórki są w folii? Żeby można je było spożyć po użyciu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.